odpowiedzialności za nieumyślne błędy medyczne. Czy te wszystkie deklaracje, które wczoraj padły, wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom? Fascynująco może kontra Cagliari. Kinożnej, a... Na kwarantannę trafi do izolacji, no to nie może na tym ucierpieć finansowo, to w trakcie tej kwarantanny powinien mieć 100% wypłatę wynagrodzenia. Wczoraj pan minister Niedzielski podkreślił, że w tym kierunku będzie szło prawodawstwo. Mam nadzieję, że tak się stanie. Klauzula miłosiernego Samarytanina, tak przyjęto to oznaczać. To jest, myślę, bardzo ważny krok, krok, o którym mówiliśmy już wcześniej, bo oczywistym jest, że potrzebne jest systemowe rozwiązanie kwestii odpowiedzialności lekarskiej. Tutaj mówię o systemie no fault. Ale teraz w czasie pandemii, w czasie zupełnie szczególnym, kiedy w niektórych szpitalach oddziałami covidowymi stają się oddziały na przykład dermatologii, czy oddziały, których specjaliści są niezwiązani z opieką nad osobami w szczególnie ciężkim stanie zdrowia, to musimy mieć zapewnienie, że taki lekarz, podejmując się opieki nad ciężko chorym pacjentem, będzie mógł podejmować trudne decyzje, po konsultacji oczywiście z, na przykład z anestezjologiem, ale natychmiastowo bez zwłoki, a walcząc o życie pacjenta nie będzie bał się odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej. Panie prezesie, a ten trzeci filar, o którym mówił minister Niedzielski, czyli podwyżki dodatków za walkę, za pracę w trakcie walki z koronawirusem z 50 do 70%, to dla państwa będzie jakieś realne odczucie, czy to jest na razie tylko taka fikcyjna księgowość? Ja myślę, że zawsze warto podkreślać, że ta praca, którą dziś... ...w walkę z epidemią. Te słowa, które padły, to są słowa, które podcinają skrzydła środowisku medycznemu i to trzeba powiedzieć w sposób zdecydowany. Dziś lekarze, pielęgniarki, pracownicy medyczni dwoją się i troją i to rzeczywiście dwoją się i troją, ponieważ nas jest tak mało, po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom w niewydolnym systemie, jeżeli przy tym padają słowa sugerujące. Jaka jest dzisiaj pogoda? Dzisiaj w Warszawie będzie 10 stopni i zachmurzenie.